A więc witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Smarczy Pądryć, a to jest drugi odcinek z Grand Theft Auto 5, czyli inaczej GTA 5. Jak widzicie, jesteśmy przed domem Michela i dzwoni do niego Simon, dlatego oczywiście zadzwonimy sobie i tutaj jest kolejna scenka. Przypominam, gramy na trybie fabularnym, przechodzimy w tryb fabularny. A więc tak, lecimy sobie naszą furą, którą mamy w garażu naszym. Tutaj wsiadamy, biała fura, lecimy. Okej. Zaznaczamy sobie, no i robimy, lecimy do Simona, czyli do literki S. Ja oczywiście nie umiem jeździć troszeczkę. Aha. GPS mi troszeczkę wariuje. Dobra, no to lecimy. Troszeczkę mogą być lagi. Ale mam nadzieję, że się nic nie stanie. Kontynuujemy naszą przygodę z GTA. I lecimy. Dobra, lecimy tam, gdzie wcześniej byliśmy, czyli u Simona w Dobra, wychodzimy. Mam nadzieję, że lagów nie powinno być, ale są troszeczkę, są. Dobra, wchodzimy do sprzedaży klubu, w sensie do sprzedaży samochodu. I mamy tutaj kolejną scenkę. Sobie oczywiście ją przesłuchamy. I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. No, jestem zwycięzcą tutaj. Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. Na ścianie fajny portret. It seems like all I do is that people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I jeszcze mnie tutaj obrażał z czarnych. Knock, knock, niggas. O, tutaj widzę, że jednak czarnuchy to zwykła nazwa GTA 5. O, jestem pracownikiem miesiąca, gratulujemy. Tutaj dziękuję. Tutaj widzę, że zazdrosny jest. Próbuję się do mnie, że ja tutaj jestem pracownikiem miesiąca, no ciężko zarobiłem, no. Stawiłem na YouTube odcinek, jest godzina 23:30, jeżeli ktoś by pytał, ale nikt nie pyta. Today, I demand a retrial. Today is nothing, just a bike, hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach, his name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Dobra. A więc jest po naszej scence. I trzeba się udać do Vespucci. To lecimy. But now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike? Let's go. With the tattoo on his face and shit. Yeah, that was him. Fuck, motherfucker. Ale drain. I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't girls. Fajne auto. Bardzo mi się podoba. Wiadomo, że tutaj będziemy kupować inne auta. Nie jest to najlepsze auto, ale najsłabsze też. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Look, we go in quiet, in and out, no fucking drama.
Dobra, i tu będziemy mieli pierwszą akcję. Będzie pierwsza akcja, więc trzeba się skupić. Pracownik miesiąca, prujesz się do mnie? Oczywiście, że się do mnie prujesz. Dobra, co robimy, kolego? Aha, bo ja mam tutaj. Aha, bo ja miałem tu zaparkować. Czekaj, dobra. Już? Tu coś skrypnicia. Dobra, teraz walczyło. No to let's go, lecimy. Oczywiście spację naciskamy. No i sobie zmienimy kamerę może. O, tutaj, dzień dobry, jest Michel. Tak śpijony pan. Nie no, mam tak śpijany chyba. Ja pijak w dzielnicy. My tu wkraczamy z Michelem. O. Prujesz się? Nie takie słowa, proszę do mnie. Dobra, dobra, nie prój się, nie prój. Tutaj za dużo się prują. Podejrzana uliczka. Zobaczymy, co to będzie. Dobra. Ściągamy, otwieramy. Nie ma żadnego motoru. O, hola amigos. O, no i co, prujesz? Prujesz się do mnie, no, o, no, nie podskakuj, Ale ja mam dzisiaj tego. Dobra, let's go, leży. Nie no, ty pół godziny przeładowujesz to. Ja nie wiem, co tutaj. Tu jest, dobra. Co wstajesz? Nie no, jeszcze nie wstaję, dobra. Teraz to. Let's go, dobra. Muszę chyba z tym nosiowi się pomóc, dobra. Okej. Okay. Bab kulkę na głowę. Przecież cię tutaj zabiłem. Za chwilę zginę. Dobra. No żyje. Dobra, lecimy, nie śpimy, lecimy. Dobra, akcja trwa, przechodzimy z ten, wchodzimy. No wsiadaj do tego samochodu, synek. Dobra. Mamy tą moc. Nie, no ja dzisiaj jestem daremistrzem. Czy to się w pale nie mieści? Boże, ja nie widzę słupków w ogóle. Jak mi zacina. Yeah. Aż woda wyleciała z kranu. Ach. No gdzie jedziesz? Dobra, mamy go, widzowie, prawie. Dobra. Jest ten motor, lecimy, let's go. Musimy stąd uciec szybko.
Nie no, na mainie umyś, udaj się do main. No aż się ludzie mnie boją na tym motorze. Dobra, no to lecimy. Zrywam tu i się, widzimy się jak dojadę do miejsca, bo nie będzie tutaj nic ciekawego, więc jak dojadę do miejsca, to się widzimy. A więc dojeżdżamy do miejsca docelowego, czyli do naszej myjni. I tu powinienem zakończyć naszą misję, jak pamiętam, ale to nie spoileruję. O. O, jest nas cwaniaczek, który się do nas pruł, że nie, jesteśmy pracownikami miesiąca. Sztywniaków nie wyciągamy. Ja oczywiście nie będziemy powtarzać tych słów, ale... Ciociu! No i pięknie, ukończono, konfiskata. Kontynuuj, klikamy. No, okej, okay. Czyli tradycyjnie prawie skończyliśmy w naszym domku, do naszego domku. Ale to nie wszystko w dzisiejszym odcinku. Lecimy sobie dalej, nie śpimy, lecimy dalej. I będziemy w takim razie... No, uważaj, ty lepiej uważaj. Bierzemy swoje autko, które jest tutaj, odholowali nam nawet. Dobra, sobie zaznaczymy. I lecimy sobie do punktu, którym mieliśmy. Mamy nową misję od Simona. Tą radio ciągle trzeba wyłączyć. To jest bardzo wkurzające, Rockstar, że tą radio trzeba cały czas wyłączyć. Naprawdę. Dobra. Okej, okay, tu mamy jakiegoś Araba, który się Simon chyba. Jest on z jego mentorem. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford. Dobra, jestem z powrotem. Don't worry about it. Jestem z powrotem. To bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. So good to see you, my boy. Hey, good luck. Do mnie telefon dzwonił, musiałem odebrać. Dobra. A więc teraz tak, musimy jakoś odebrać jakiś wóz. A, udać się do domu. Dobra, no to się udajemy do domu. Więc też wam nie będę przedłużał, więc się widzimy, jak będziemy w domu. A więc jesteśmy pod tym domem. I teraz trzeba się dostać do domu. My mamy plan taki, żeby się udać przez to. Trzeba go chyba zabić. Aha, chyba nie. Robota zawalona. No niestety. To powtarzamy. Powtarzamy i zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie, dobra. Okej. Okay. Dostań się do domu. Okej. Okay. Czy ja przez bramę mogę wejść? Nie, przez bramę nie mogę. Dobra. Okej, okay, dobra. Wejść na samochód, a potem na dach. Dobra, czyli musimy. It's just 'cause you have a massive gaper, bitch. Tu się coś kłócą. Dobra. Trzeba wejść. Okej, okay, dobra.
Dobra, niepokoić mieszkańców. Get off my face, fucking homo! Oh my god, seriously? My brother is such a... Okej, dobra, to trzeba wejść pomalutku. Bierzemy samochód, wyjeżdżamy do salonu. Teraz zadzwonić do Simona. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Że mamy furkę. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Musimy go chyba nie uszkodzić. Dlatego postaramy się, żeby go... That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Look around. You just keep driving where you're going. Fuck, ktoś się chyba zaatakował w tym samochodzie. Unlikely. No niestety, widzowie. Zobaczymy, co się stanie. Tu jedziemy. Na razie w ogóle nie uszkodziliśmy tego samochodu. Więc jest dobrze. Jest dobrze. And I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog. By the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Okay. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Mamy scenkę. Yeah, this the place, man. Oh, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Dobra, musimy coś tu zrobić. Według tego, jesteśmy zakładnikiem. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Ram it already. Mamy wjechać do salonu przez okno. O, właśnie wjechałem. Franklin! Ale dobrze. Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't back down. Dobra, trzeba pobić Simona? Dlaczego? Dobra, to trzeba go bić. Nie powtarzajcie tego w domu. Przy nikim. To tylko w grze. O tu! Na filmie! O, ale nie róbcie tak w domu, bo to złe. O, no odblokowano aktora w trybie reżyserskim, Michela, oraz ukończono komplikacje. Kontynuuj. Udaj się, bullet Michela został odholowany, udaj się do, aby odebrać swoje za odro. Drobną opłatę. No dobra. To co? Kradniemy. Kradniemy auto. I trzeba się odzyskać nasze auto, więc lecimy. Nie, no nas policja będzie goniła teraz. Mamy auto. Bo my auto ukradliśmy. Nie, no nie, dobra. Mam nadzieję, że ich szybko zgubimy. Pamiętajmy szybko. Czekaj, bo tu jest komisariat. Tu jest komisariat, to nie. Chwila. Tutaj. Jeszcze nic nie zrobiłem. Nie, no przecież ja nic nie zrobiłem, no! Dobra, będę musiał jechać. To jest komisariat i tu będą strzelali. Jadą za mną, yeah! Aha! Nie, no ja nie mogę zginąć w takim łatwym momencie. Dobra, bierzemy tutaj. Ah!
Snek, czy ty musisz do mnie tak strzelać? Brutalnie. Nic ci nie zrobiłem. Dobra, tu ich zgubię. Tu ich zgubię. Dobra. Widzimy się, jak ich już zgubię. I będziemy mogli zobaczyć nasze auto i je odblokować. O nie, troszeczkę bez komplikacji, powiem tak szczerze. Bo tu policjant jedzie. No oczywiście, że idzie tu policjant. Super, fajnie, nie no, jak ja teraz ginę, to nie wierzę w siebie, po prostu nie wierzę w ciebie. Dobra, uciekam, cały czas uciekam. Dobra, tu mnie nie powinni złapać. Ale że ja mam taki problem z tym, że mnie policja może tak łatwo złapać. Nie no, tu też mnie złapała. Nie, nic za silnik. A bez tym nie zdarą. Ja chcę jakby na, jak najbardziej z tym nie. Dobra, tu jak podjadę, to już jest. Panie Boże, moje auto! Ale ty ukradłem to auto, a wy się plujecie do mnie. Dobra. Tu jestem. I tu mnie nikt nie powinien złapać. Więc się widzimy, jak już zostanę uwolniony od policji. Dobra, a więc jesteśmy uwolnieni od policji. Możemy wrócić na swoje stare śmieci, czyli odblokować nasze auto. Dlatego to teraz zrobimy. Pokażę wam, jak odblokować swoje auto z parkingu. Może każdy tego nie wie, dlatego ja dzisiaj pokażę. O, tu w ogóle można coś wziąć w wóz. Nie no, nie można go wziąć, bo wtedy policja przyjedzie i cię zabije. O, 250 zapłaciłem. No i jest mój wóz. Aha, no i tak on się prezentuje. No dobra, no. No nie będę komentował, co ja odblokowałem, no ale dobra, może być ten wóz. Dobra. A więc... na tym etapie kończymy... Uwaga, moi drodzy, ten odcinek, bardzo dziękuję wam za ten odcinek. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz dania łapeczki w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga w rozwijaniu się. I widzimy się już za tydzień i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym filmie.